Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. W przededniu najważniejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego coraz więcej wiemy o układzie list wyborczych, ale dzisiaj rozmawiamy głównie o tym, co może na wynik tych wyborów wpłynąć. A tym, co może wpłynąć, są przede wszystkim nierozwiązane zagadki i historie, których rozwiązań dopiero dzisiaj nowa władza pozwala nam e, szukać skutecznie. I dzisiaj, drodzy Państwo, handlarz bronią, który okazuje się wcale nie być na 100% martwym, przynajmniej ja tak uważam, a także historia tego, w jaki sposób wynagradzano propagandystów TVP. Ewa Bołgała, czyli Ewa Bugała, dziennikarka TVP, która straciła pracę w Orlenie, choć prawie miała ją załatwioną. Co wiemy i co wynika z tej historii dla polskiego zarządzania spółkami Skarbu Państwa? Nazywam się Radosław Gruca i... Prowadzę podejrzanych polityków razem z Błażejem Makarewiczem. Dzień dobry, a w dzisiejszym programie także o zeznaniach Mariusza Kamińskiego przed komisjami śledczymi. No bo no, przypomnijmy, że dwukrotnie był szef MSWiA i były poseł PiSu. Pojawił się e, przed tymi organami. I osobiście to śledziłem. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji i bardzo dobra wiadomość i podziękowania w Państwa stronę. Kilka dni temu liczba naszych subskrypcji przekroczyła pół miliona. Pół miliona to wielki sukces, do którego się oczywiście wypinamy po order. Podejrzani politycy, dziękujemy Wam, że Państwo jesteście z nami, jest Was coraz więcej. Mariusz Kamiński miał ostatnio swoje pięć minut przed komisjami śledczymi, ale z jego... Szeroko rozumianym stanem zdrowotnym, chyba nie jest zbyt dobrze, zaczął widzieć świnie. Następnie wchodził, wychodził. Generalnie nie był chyba w najlepszej dyspozycji. Natomiast dzień wcześniej zeznawał przed Komisją do Spraw Afery Wizowej. I tutaj o dziwo było bardzo spokojnie. Natomiast pojawiło się zdecydowanie więcej ciekawszych wątków niż przed tą drugą komisją, dzień później. I na tym w dzisiejszym programie i w tym wątku się skupmy. Spotykam się z takimi opiniami, że Komisja do Spraw Afery Wizowej nie potrafiła jednak docisnąć odpowiednio Mariusza Kamińskiego i zapytać o kluczowe sprawy. I tutaj chodzi na przykład o ten słynny projekt rozporządzenia, który miał otworzyć drogę do przyjęcia tysięcy migrantów zarobkowych do Polski. Mariusz Kamiński mówił przed komisją, że konsultował tu z Kaczyńskim i ze Zbigniewem Rałem, ówczesnym szefem polskiej dyplomacji, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. No żadnych dowodów i powiem szczerze, dopiero staramy się uzyskać ostateczną informację, kiedy takie formalne stanowisko, które by miało blokować to rozporządzenie, wpłynęło do MSZ-u, bo nie jest to jasne, na razie MSZ trochę uchylił się od odpowiedzi. No, zobaczymy, bo to był koniec tygodnia, więc to, no zobaczymy, czy to rzeczywiście miało miejsce, ale powiedzmy o co chodzi, dlaczego to jest takie ważne. Jest to takie ważne, dlatego, że to jest autentyczna afera wizowa, bo mamy do czynienia z wielką polityką, no Powiedzmy budzenia nieufności wobec obcokrajowców, szczególnie z krajów muzułmańskich przetacza się przez polskę dyskusję, a tymczasem w msz jest gotowe rozporządzenie, nad którym pracowała pani urzędniczka o takim specyficznym nazwisku brywczy, więc nawet zapamiętałem. Wszystko było gotowe do klepnięcia i nagle okazuje się, że. Donald Tusk występuje w spocie takim mini-tiktokowym i wyśmiewa, a w zasadzie uderza bardzo celnie w PiS, mówiąc o hipokryzji, mówiąc o wielkiej liczbie mm, zezwoleń, które wydano na pracę i tak dalej, i I wtedy dopiero taka była mm, no, obserwacja bieżąca. Jarosław Kaczyński szybciutko, wręcz bym powiedział w popłochu, występuje na konferencji. I informuję, że to była jakaś pomyłka legislacyjna, no w ogóle jakieś cuda wianki, czegoś takiego nie było, i wycofują to rozporządzenie. A ta informacja, o czym mało kto wie, a jest to dość istotne dla osądu sprawy, dochodzi do ministra Piotra Wawrzyka, o którym już wielokrotnie mówiłem, że jest kozłem ofiarnym, w mojej opinii w tej aferze. I ta informacja dochodzi do Wawrzyka, który. Piastował pieczę nad e, tymi zagadnieniami w momencie, kiedy umiera mu matka. E, no i powiedzieć, że było to dla niego wstrząsem dodatkowym, to nic nie powiedzieć, bo słyszałem legendarne historie, jak bardzo się źle czuł wtedy pan minister, i może. Jakoś nie pokazywał po sobie tego w mediach. I to jest tak naprawdę klucz afery wizowej. Nie sama mm, operacja korupcyjna, która wprawdzie budzi wiele wątpliwości, ale dla mnie najbardziej palącym pytaniem jest to, w jaki sposób wykreowano tę historię w ten sposób, żeby bezpiecznie ją zdetonować, odsuwając Wawrzyka, a z drugiej strony no, nie... Zdradzając tego, co unaoczniła ta komisja, czyli tego, że służby kompletnie nie panowały nad wieloma mm, obszarami, w których między innymi można było przerzucać nie tylko ludzi, którzy są nielegalnymi emigrantami, z którymi także komo walczył PiS, ale różnych szpiegów i agentów wpływu, którzy mogli działać w zasadzie nie niepokojeni przez nikogo. No do annałów moim zdaniem powinno być zapisane zeznanie Mariusza Kamińskiego, który mówił o tym, że nie można było sprawdzać Edgara Kobosa, bo on nie był formalnie asystentem. Jakbyśmy sprawdzali wszystkie osoby wokół tych polityków no to, to jak sobie to wyobrażacie no to, to drodzy państwo ja polecam też nasz ostatni odcinek, który mniej był widoczny ze względu na to że musieliśmy trochę się wyciszyć w ciszy wyborczej, a okazuje się że to jest idealne uzupełnienie tej konkluzji, którą mieliśmy opisując śledztwo w sprawie mm, człowieka którego nazwaliśmy dyzmu czyli człowiek, który jest znikąd pobiera wielką kasę za załatwianie różnych rzeczy Służby i prokuratura prowadzi śledztwo tak, że wynika, że znowu tutaj mamy do czynienia z jakimś mitomanem. No i jest to kolejny mitoman, któremu się płaci, że nie, nie może nic załatwić, i tak dalej. No i co? Tak samo było z Edgarem Kobosem. No, e, trudno powiedzieć, no bo e, wygląda na to, że nawet jeżeli ktoś był w ministerstwie, kto odpowiadał za no, ochronę tego procederu, to. W moim przekonaniu, a rozmawiam też z innymi dziennikarzami obecnymi na tej komisji, no nie ma żadnych dowodów, że tutaj minister Piotr Wawrzyk był jakkolwiek umoczony. I ujawnię jeszcze jedną rzecz, o której nikt nie wie. Drodzy Państwo, te zarzuty, które zostały postawione Piotrowi Wawrzykowi, to zarzuty, które wynikają z zajęcia jego telefonu. Czyli w momencie, kiedy on oddawał swój telefon odchodząc z MSZ-u, yy, to nie był nic na niego. No, nie można powiedzieć, że cokolwiek innego można wywnioskować z tego, co się wydarzyło. Czyli mieliśmy do czynienia z niesamowitą historią. Operacji służb, która została ukryta, która została skończona tak, żeby nie dojść do końca. Nie wiem, jaka była intencja, tak, ale skończyła się tak. To chyba ten. duży rozstrzał czasowy, dlatego że Mariusz Kamiński mówił, że pierwsze sygnały od służb zaczęły docierać gdzieś tam w 2022 roku, natomiast zarzuty cała grupa usłyszała wraz z Piotrem Wawrzykiem, no ile dobrze pamiętam, to 2023, czyli znacznie później. No, to jest To jest klub, bo widać wyraźnie to, co udowadniają nasze programy, mam nadzieję... Co się działo w międzyczasie. Kontro... Co się działo w międzyczasie, ale jak to państwo było sterowane? To znaczy, że Prymat politycznego interesu jednej partii był zawsze ważniejszy niż jakiekolwiek kwestie nawet bezpieczeństwa państwa. Bo już mówiliśmy i też odsyłam do tego programu o Poland Business Harbor, czyli no to jest zupełnie niesamowita afera. To być może w ogóle najważniejszy wątek całej tej sprawy. Tak, znaczy no naj, najważniejszy uzysk komisji wizowej. To dla mnie bez względu na wszystko jest jasne. Natomiast druga rzecz no to kwestia tego, że Komisja jasno obnażyła trzy sprawy. Jedną to no, nieudolność służb, czy też podporządkowanie działań ich politycznym interesom. To jest kolejny dowód, ale taki na, na twardo, czarno-na-białym. Do tego y, jeszcze kwestia no, takiego bardzo. No, polityki ad hoc, bym powiedział. Czyli w momencie, kiedy nas krytykują, no to udajemy, że i złapali nas za rękę, to udajemy, że to nie nasza ręka, generalnie. No i, i, to, i to jest chyba kluczowe. No i taka dezynwoltura, z którą się wypowiadał Mariusz Kamiński na tej komisji która dla ludzi nieznających niuansów polityki mogła pokazywać, że tak naprawdę no on jest zupełnie świetnie przygotowanym, bez skazy rycerzem, który jest tutaj męczony przez wrogów politycznych. Ja myślę, że dla ludzi, którzy się nie znają na różnych niuansach, mogło to tak wyglądać. Natomiast... No... Znaczy on też dość lekceważąco wypowiadał się w stosunku do członków komisji. No tak. I kobiety bardzo miały ciężko... Pouczał jedną z najbardziej wyróżniających się Członków komisji, czyli panią Leo, panią posłankę Polski 2050, która moim zdaniem no, bardzo mocne i dobre miała wystąpienie i eksponowała właśnie to, o czym mówisz. To, że przez tyle miesięcy wiadomo było, że mamy dziury w systemie wizowym, a tymczasem no, nic z tym się nie działo. I minister, który rzekomo miał być jakimś spiritus move, spokojnie sobie pracował do końca e, funkcjonowania e, rządu w zasadzie. Znaczy, on w sierpniu, z tego co pamiętam, został odwołany tuż przed e, samą kampanią wyborczą. Więc no, to wszystko się nie trzyma kupy. To nie ma żadnej logiki I, no, i ta świnia, o której ty mówisz, nie jest. E, no, powiedz o co chodziło. Bo zaraz, jest o tym, zaraz o tym powiem, ale to w ogóle była inna komisja, pamiętajmy o tym. Tak, ale to znaczy, bo to był taki dyptyk, znaczy takie po dwa dni zeznań, po, po całe dnie praktycznie. Ale chciałem dotykało. jeszcze o to rozporządzenie zapytać, tak. dlatego że Kamiński mówił o tym, że konsultował swoje, Nie, ja swoje po... wątpliwości z Kaczyńskim to i po... Rałem. Nie ma na to żadnych dowodów w postaci na przykład jakichś notatek czy, czy, czy raportów. Natomiast członkowie komisji w ogóle o to nie pytają. A ty, no jak rozumiem, sugerujesz, że reakcja Prawa i Sprawiedliwości, czyli wycofanie się z tego projektu rozporządzenia, wynikało bezpośrednio z tego, że Donald Tusk 1 lipca opublikował spot w mediach społecznościowych, w którym tę sprawę wyciągnął na światło dzienne. Tam się nic, drodzy państwo, w zeznaniach Kamińskiego nie zgadza. On mówi o tym, że dostał to rozporządzenie i od razu w ogóle był totalnie zbulwersowany, że jest sprzeczne z polityką rządu. I mimo, że miał pięć dni na to, żeby odpowiedzieć, jaka jest jego opinia, to on nie wysyła żadnej opinii, tylko idzie do Kaczyńskiego, idzie do Rała, dyskutuje. No człowiek, który wymuszał bardzo wiele politycznych decyzji, bardzo wiele, łącznie, nawet z tym, że w tym rządzie, takim tych dwutygodniowym m, zablokował nominację Zbigniewa Maja, komendanta głównego policji byłego którego chyba się obawiał, żeby nie został szefem MSW, żeby nie miał dostępu do pewnych dokumentów, tak się mówi. Więc ten człowiek, który był tak sprawczy i tak no, niezależny, co akurat nie jest chyba komplementem w tym układzie, no nagle idzie, pyta się, dywaguje i przez pięć dni nie podejmuje żadnych decyzji, a potem na ostatnią chwilę wysyła pismo. No można mieć takie wrażenie, że Mariusz Kamiński tak... Tylko mydlił oczy, a realnie było tak jak wyglądało, czyli jest spot i od razu, zaraz potem rozumiejąc jak potężnym ciosem w kampanii wyborczej może być ten temat, no to Jarosław Kaczyński mówi o pomyłce legislacyjnej, mimo że wszystko było przygotowane i Łódź już czekała na, na super... Instytucję wizową. Nie, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Pomyłka legislacyjna, no to w moim rozumieniu, może się pojawić, jak się jakąś tam literówkę popełni albo jakieś słowo przekręci, ale nie skonstruuje Dokładnie. cały projekt rozporządzenia. Dokładnie, to jest projekt rozporządzenia, konsultacje, urzędnicy, analiza yy, wpływu, no takie elementarne rzeczy akurat. To jeśli chodzi o rozporządzenie, to to są kwestie przygotowywane przez rząd. To nie jest takie coś, jak ustawy wrzucane posłom, oni nie wiedzą, nad czym głosują, mogą zagłosować, że czerwone jest czarne jak trzeba, bo rano dostaną projekt ustawy. Nawet nie zdążą go przeczytać. No tutaj jest inaczej, jest proces, więc wszystkie dokumenty tego dotyczące można sprawdzić. Ja wystąpiłem do MSW, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ale będę drobiazgowo analizował przebieg zdarzeń, no i tak. bo, 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 no bo to jest bardzo zastanowione. I Mariusz Kamiński ma się jeszcze raz pojawić przed komisją wizową. To na koniec tego wątku dzień później jesteśmy. Jest komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych, no i tam dosyć. No, nieoczekiwane, zaskakujące zachowanie Mariusza Kamińskiego, który w taki bardzo nerwowy sposób reaguje na pytania Dariusza Jońskiego. Pytania na temat zeznań wcześniejszych posła Michała Wypija. Powiedzmy o co chodzi. Michał Wypij przed komisją zeznał, że Jarosław podczas Gowina porozumienia, tak, tak, które to porozumienie zablokowało wybory. Jarosław Gowin jest, no za to został zniszczony absolutnie nie tylko jako polityk, ale jako człowiek. Tak, i w wili premiera Mateusza Marowieckiego miała, miała odbywać się tajna narada dotycząca właśnie przeprowadzenia. No, Przeprowadzenia głosowania w sprawie wyborów korespondencyjnych, i tam, jak zeznał Michał Wypi, Mariusz Kamiński miał wpaść w szał i grozić y, politykom, y, że spotkają ich bardzo poważne konsekwencje, jeśli nie podniosą ręki za proponowaną przez PiS formą przeprowadzenia wyborów. No i Dariusz Joński pytał też Kamińskiego o to, czy podczas tej narady był trzeźwy, czy, czy, czy wszystko tam ok, czy był w pełni... No e, tak, tylko form... powiedzmy jasno, to nie jest trochę tak, znaczy, żeby państwo mieli pełną jasność sytuacji. To nie jest taka zagrywka, żeby tylko złapać na czymkolwiek i, i doprowadzić do wściekłości ministra, tylko no to zachowanie, które opisywał poseł Wypi, było no, tak niezwykłe jednak, bo nie zna znamy różne legendy o Mariuszu Kamińskim, mam nadzieję, że kiedyś one zostaną no, zweryfikowane ostatecznie, ale no, pytanie jest takie, czy był pan trzeźwy? Odpowiedź jest taka, bo prosi bardzo Mariusz Kamiński, żeby odpowiedzieć. Jest pan świnią i wychodzi. I wychodzi. Czyli jaka jest odpowiedź na to pytanie? No, jeśli w, e, nie ma odpowiedzi na nie, to Nie, słuchaj, a ja to widzę zupełnie inaczej. E, pytanie dotyczyło... Białe myśli ludzie lubią widzą z... tacy pod wpływem, więc te świnie to zupełnie nie odpowiadają na pytanie. Jakby powiedział... Biała myszka, to może to by był jakiś trop, no ale nie odpowiedział na to pytanie. Ale pytan Kamiński. odpowiedział swoim zachowaniem. No, pytanie było o to, czy dał się wyprowadzić z równowagi. Ty będziesz miał proces. No, <laughs> no jaki proces? No, jeżeli Kamiński wychodzi z komisji śledczej, nerwowo, wcześniej obraża przewodniczącego, moim zdaniem to było zupełnie normalne pytanie. No mógłbym to powiedzieć, byłem trzeźwy. Tak, no i, o co tak no i to nie ma. No właśnie, no bo to widać, gdzie jest problem. No to znaczy, że zdarza mu się wpadać w furię. No właśnie, co najmniej wpadać w furię. No i jego zachowania, mimo że on ma tak, jest, publicznie występuje jako taki spokojny człowiek, ostatnio już wiadomo, się nawrócił, nawet tutaj mówi sam szczęść Boże i różne rzeczy, mimo że był agnostykiem, każdy może się zmienić. Ale on ma zupełnie inną twarz jako szef służb, i to jest twarz jednak. W moim przekonaniu zepsucia. Znaczy, to jest. Każda władza deprawuje, absolutna, deprawuje absolutnie. I on miał władzę. Totalną, większą nawet niż legendarna postać z imperium zła, czyli Czesław Kiszczak. Przy Mariuszu Kamińskim miał dużo mniejszą władzę. Kamiński miał pegazusy, podsłuchy, wszystkie służby. A okazuje się, że potem mówił, że no, nie można było nawet sprawdzać człowieka, który był bardzo blisko wiceministra spraw zagranicznych. No to, no, to, no, gdzie, no to jest kompletnie nielogiczne i dla mnie osobiście, mimo że tak formalnie, no to grzecznie ładnie yy, Mariusz Kamiński wyglądał, no to trzeba wypunktować jego zeznania. Myślę, że ten drugi dzień będzie, no zapisze się głośnymi, głośno w historii polskiego parlamentaryzmu. Ten drugi dzień zeznań Kamiskiego. No i cóż, pytania o to, czy on był trzeźwy cały czas, kiedy pełnił swoje stanowisko zostają bez odpowiedzi, tak? 20 lat temu padło właśnie nie pytanie, tylko takie stwierdzenie. Jest panzerem. Teraz jest pan świnią. Komisja A pamiętasz, jeszcze... czym to się skończyło? To, to jest pan zerem. Tylko powiedzmy, Leszek Miller był premier, wtedy premier i wtedy absolutny lider w ogóle. On też mógł być pierwszym, który sięgnął po samodzielną większość. Zdenerwował się na Zbigniewa Ziobrę, kiedy ten na komisji do spraw afery Rwina zaczął go nagle pytać o aferę, o, aferę, o morderstwo Marka Papały. To właściwie, że ten zadeptywał ślady. Tak, zade tak to bardzo mm, było niebezpieczne dla Zbigniewa. O Ziobry mogę teraz ujawnić, bo to już lata minęły, że sam Ziobro do mnie przychodził i mówił, czy ja mógłbym mu jakoś pomóc, bo on tak niefortunnie powiedział o tym zadeptywaniu śladów, czy ja mam jakieś informacje na temat e, papały, więc to dzisiaj to mówię, e, e, to, do, ale to jest ważniejsze. To Ty byłeś przecież dzieckiem wtedy? Nie, nie byłem dzieckiem, byłem już dziennikarzem i e, w Ziobro nawet nie bał się ze mną rozmawiać, kiedy był złapany przeze mnie w Czyli Znacznie młodzi wyglądasz niż w rzeczywistości. No może tak. Tak, ale mówiąc krótko, ta historia tak naprawdę jest początkiem końca Leszka Millera. Znaczy, to zero, to wyprowadzenie go z równowagi, chyba po raz pierwszy w jego publicznej działalności. No, to była równia pochyła już później. I teraz zastanawiam się, czy Mariusz Kamiński, który wprawdzie jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego, no, nie stawia kropki nad i w swojej karierze, i czy nie będzie to jednak czymś, co będzie długo zapamiętane. Szczególnie, jeżeli by się okazało kiedyś, że te różne plotki, których, od których jest pełno, no, polegają na prawdzie. Zmieniamy temat i zapraszamy na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Wracamy do sprawy tajemniczej śmierci handlarza bronią, czyli pana Andrzeja Izdebskiego. To zanim o nowych wątkach może przypomnijmy o co chodzi w całej sprawie, jaka była chronologia zdarzeń? Krótko węzłowato, mamy pandemię i potrzebne są respiratory, bez których ludzie będą masowo umierać, będziemy mieli groby, za, nie wiem, całe lodowiska ciał i tak dalej. Taka była wtedy wizja, to jest Dość istotne i w tej sytuacji państwo szuka za wszelką cenę na rynku światowym respiratorów. No i nagle znajduje się taki człowiek, który może te respiratory sprowadzić z zagranicy, między innymi z Chin. Ten człowiek to Andrzej Izdebski, który jest znanym światowym graczem na rynku handlu bronią, więc no człowiek, który nie kojarzy się z obrotem materiałami medycznymi. No i podpisuje olbrzymi kontrakt na przywiezienie respiratorów. Krótko mówiąc tych respiratorów przyjeżdża jakaś bardzo malutka część z zamówionych. Często są w ogóle niezdatne do użytku, a Janusz Cieszyński, który za to odpowiada, przekonuje, że będą na pewno respiratory, skoro zapłacono za... Znaczy na pewno te pieniądze nie znikną, będzie dostawa i tak dalej, i tak dalej. No i koniec tej historii jest taki, że znika Andrzej Zdebski, a potem okazuje Zaznaczy się, że jego ciało zostało znalezione w Albanii, gdzie zresztą miał bardzo szerokie kontrakty, kontakty i kontrakty też zbrojeniowe, i miał y, świetnego, znajomego y, szefa służb. I nagle Cezary Gmys zupełnie ewidentny człowiek PiSu, który mimo, że jest, był wtedy korespondentem z Berlina podaje na Twitterze taką informację, że zmarł Andrzej Izdebski. Podaje, że miał 73 lata, mimo, że miał 71 wtedy. No i, no i generalnie zamyka sprawę, stawiając w no, nie najlepszym świetle polskiej służby. Jakie były okoliczności tej śmierci i dlaczego tak ostentacyjnie pojawiło się wokół tego tyle różnych teorii z PiS a może nie teorii spiskowych? I tyle wątpliwości. Andrzej Zdebski to jest człowiek taki najbardziej yy, no, prześwietlony pod kątem tych teorii spiskowych o sfingowaniu swoich, swojej śmierci. I teraz ważne jest to, jak się zachowywały służby i prokuratura w tej sprawie, ale też istotne jest yy, no, doświadczenie życiowe i to, w jaki sposób ustala się tożsamość yy, ofiar. Myślę, że to Państwo bardzo zaciekawi, ale żebyśmy mieli jasność, w co grały służby i co było głównym interesem, to ja podaję interesem, no, że tak powiem, ekipy rządzącej, która kontrolowała w pełni prokuraturę. No to, to ja podam jeden cytat pana prokuratora Jerzyńskiego z Lublina. To jest bardzo istotna sytuacja, czyli to jest ta garażowa prokuratura. Ta, to jest ta, w której można było wrzucić do garażu i tam sobie ludzie. Nieprzypadkowo na pewno. Podejrzani i tak. No i nagle ona. I pan Michał Jerzyński powiedział tak, po tym jak poinformowano o tym, że, że Izdebski zmarł i został przywieziony do Polski, tutaj skremowany, to powiedział tak, sytuacja jest niestandardowa, z reguły w takich wypadkach uczestniczymy w sekcji zwłok, o tym za chwilę. W tym przypadku tak nie było, dlatego teraz chcemy uniknąć potencjalnej kompromitacji, do której mogłoby dojść, gdyby okazało się, że osoba skremowana to jednak nie był nasz poszukiwany. Nasze stanowisko jest więc logiczne, zwłaszcza, że sprawa budzi określone emocje. Nie masz wrażenia, że tutaj pan prokurator Jerzyński sam się wysypał, że tak naprawdę chodzi o to, żeby nie było kompromitacji, żeby no, w jakiś sposób wybielić ewidentnie y, obciążone no, wyjazdem, w ogóle nieskrępowanym Andrzeja i nieodzyskaniem pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej. No więc to, co dzisiaj. Wiele wątpliwości w ogóle jest wokół samej tej sekcji. E, czytałem e, oczywiście jedynie opisy prasowe tej sprawy i. To no, dziwna, dziwna historia, prawda? Z tym badaniem DNA. No, to, to ja powiem tak. Zrobiłem takie małe koncylium i sprawdziłem kilka rzeczy, a sprawdziłem to dlatego, że po pierwsze, zarówno przewodniczący komisji do spraw wiz, jak i kopertowych, czyli jeden i drugi poseł śledczy, tak zwani, czyli, czyli Dariusz Joński i Michał Szczerba, walczyli, badali tę sprawę, opisali ją w książce i widać było bardzo wyraźnie, że to ta sprawa ma zostać zamieciona, ponieważ podejrzanym miał być Izdebski, on umiera. No tak, ktoś umiera, jest podejrzany, no to koniec, tak? No i Michał Szczerba i Dariusz Joński walczyli o to przed sądem i walczą, żeby to śledztwo nie zostało jednak zamiecione pod dywan i że cały czas jest kwestia odpowiedzialności no, Łukasza Szumowskiego jako ministra zdrowia i przede wszystkim Janusza Cieszyńskiego, który podpisywał te dokumenty zakupowe i też, co istotne. Bazował na opinii służb, mówiło się tutaj o istotnej roli agencji wywiadu. I teraz powiedzmy, co udało się ustalić. No, ja tu odkryłem taką rzecz, że zobaczyłem ten dokument, który ma potwierdzać zgon. I na tym doku, z tego dokumentu wynikają różne ciekawe rzeczy. Po pierwsze, to, że nie ma tam żadnego w zasadzie świadka, nie ma też osoby z ambasady, która z reguły jest wzywana, żeby takie Nagłe śmierci yy, yy, no, potwierdzić przynajmniej. Natomiast jest tam taki yy, ciekawy doktor, diaboliczny trochę, doktor Elton Serani, który okazuje się, drodzy państwo, no, potwierdza jego zgon. Zgon to nagłe zatrzymanie serca generalnie jest przyczyną. Mogę zdradzić państwu, że nagłe zatrzymanie serca zawsze jest prawie przyczyną, bo kiedy szczególnie nie zostanie potem <laughs> uruchomione, więc yy, o czym za chwilę. Także mamy dużo pytań, bo ten doktor, który yy, to podpisał, jest bohaterem wielu afer, o których yy, yy, albańska prasa pisała. Czyli z jednej strony mamy brak jakichkolwiek świadków, przyczynę zgonu, która no, zawsze może być w ten sposób formułowana. Tak naprawdę nie wiemy do końca, co się stało. Mówiło się o zawału serca, ale no, ja bym nie powiedział, że sekcja zwłok jednoznacznie odpowiada na pytanie o to, co tam się mogło przydarzyć, a wszystkim, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób można fingować. Różne zgony i w jaki sposób lekarze zapisują takie śmierci, które trudno jest wyjaśnić, to proponuję obejrzeć sobie serial Sortownia, gdzie jest taki lekarz, który podaje truciznę realnie złym ludziom w jego przekonaniu i mówi, że to była nagła niewydolność sercowo-oddechowa i generalnie jest święty spokój do czasu, do czasu. I teraz tak: ciało przyjechało do Polski, przez nikogo niepokojone, zostało skremowane. A na jakiej podstawie my wiemy, że to jest Andrzej Izdebski? No, trwa dyskusja dość długa, którą zamykają mm, informacje dziennika Rzeczpospolita, który to jasno pisze, że nie ma już wątpliwości, to na pewno był Izdebski, ale moim zdaniem. Dziwne są podstawy tego y, stwierdzenia, i teraz chciałbym, y, y, chciałbym Państwu powiedzieć przede wszystkim o tym, że y, bada się tożsamość y, y, dzięki temu, że pobiera się wycinki z poszczególnych organów. I teraz. Pan prokurator Jerzyński mówił w pewnym momencie, że on musi mieć absolutną pewność, że zmarły jest tym zmarłym, wiadomo, żeby uniknąć kompromitacji, i mówił, że w związku z tym musi to być wycinek z organu, który, bez którego człowiek nie może żyć. No i takim wycinkiem miało być podobno wycinek serca, no i no tak o tym tak, pisano. A potem się okazało, że to nie jest wycinek serca. Tylko to jest wycinek jelita grubego. To, drodzy Państwo, każdy, kto ma chorych na raka yy, yy, jelita, wie, że takie wycinki to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego i ludzie żyją i często przeżywają yy, dużo dłużej niż by mogło się wydawać. No i teraz yy, zostaje pytanie: w jaki sposób yy, wycinek serca stał się nagle wycinkiem jelita? Poza tym też istnieją wypowiedzi bardzo uznanych patologów i ekspertów, którzy mówią, że żeby wykonać stuprocentowe badania DNA, to należy to pobrać materiał DNA z, między innymi z jednej z kości, która no, nie ulega rozkładowi w żaden sposób i to jest najlepszy materiał do DNA i też. Co na początku mówiono, trzeba to z tych kilku wycinków potwierdzić, żeby nie było, że jest jeden tylko, tylko kilka, żeby było potwierdzenie. I gdzieś to po drodze w tej dyskusji medialnej się rozmyło. Został jeden wycinek. Nie wiadomo dlaczego inne się nie nadawały do niczego. I nie, nie wiadomo dlaczego wycinek, który miał być wycinkiem serca, okazał się być wycinkiem jelita. Tak, ale też w tej sprawie mówiono, że to w ogóle wielkie szczęście, wręcz można powiedzieć cud, że mm, ta, yy, no ten wycinek do badania już się zachował, że się w ogóle nadawał do tego, żeby Przeprowadzić badanie. Po tak długim czasie nie tylko to się nadawało, no, no, no za, za dużo jest tego tak. Serce, wiadomo, różne cuda z sercem się, się działy na przestrzeni ostatnich nawet 8 lat, ale no serce zamienione, wiedzieli, to jest jednak coś, czego w żaden sposób nie wytłumaczono. No i też ta sama przyczyna zgonu, czyli to pierwotny dokument, który nam mówi o tym, że w czerwcu Andrzej Izdebski zmarł, no to ten doktor Serani, drodzy państwo, no to to jest no synonim totalnego przekrętu, mówiąc wprost. Ja tutaj chcę y, powiedzieć tak. W 2023 w lipcu on sporządził m.in. ekspertyzę kryminalistyczną w głośnej sprawie barbarzyńskiego pobicia, którego sprawcami byli dwaj bracia i syn posła socjalistycznego z Albanii. No i mimo dokumentacji medycznej ofiar z pobytu szpitalnego i tam było tak. Złamanie kości czołowo-ciemieniowej, rany skóry głowy, złamanie kości łokciowej, lewe przedra lewego przedramienia i stłuczenie tkanek mięśni. Nik. Czyli poważne pobicie. Mega. No to okazało się, że on stwierdził, że to powierzchowne zranienia. Aha. Mimo ogromnego burzenia opinii publicznej. Po ujawnieniu, no cóż, że obrażenia, że on twierdzi, że obrażenia nie zagrażały ich życiu, no cóż, potem jasne było, dlaczego tak stwierdzał i dlaczego to bagatelizował. No bo to chodziło o kwalifikacje czynów. W zależności od tego, jak długo obrażenia zmuszają ofiary do, do siedzenia w szpitalu, do leczenia się, tak takim kwalifikacjom może podlegać dany, dany delikat. Tak, dany podejrzany. Więc, no... Czyli jest to, krótko mówiąc, taki lekarz, który chętnie wystawi różne dokumenty, jeśli jest taka potrzeba społeczna. No tak, no i to nie jest jedyna y, historia, bo jeszcze jest. Pośród spektakularnych orzeczeń mamy też sprawę 32-letniego mężczyzny poszukiwanego przez chińskie władze za oszustwa na kwotę 140 milionów euro i za sprawą ekspertyzy medycznej stwierdzającej ciężką chorobę układu nerwowego, yy, która nie pozwala temu człowiekowi na pobyt w celi. Yy, no cóż, yy, został yy, yy, wypuszczony z aresztu i zamieniono mu na areszt domowy, co już jakby umożliwia różne możliwości jakby sytuacje, szczególnie przy takich pieniądzach, więc no za dużo jest wątpliwości i tutaj to, że mówimy też o tej sprawie po tym, jak omówiliśmy komisję, po pierwsze pokazuje, że e, tylko teraz możemy dojść do prawdy, do której przez to, że wszystko było ukryte przed mediami przede wszystkim, czyli przed państwem, przed opinią publiczną, to my mogliśmy tylko zatrzymywać się no, tam, gdzie mogliśmy potwierdzić pewne fakty. A dzisiaj okazuje się, że coraz więcej dokumentów może potwierdzić albo wykluczyć no, pytanie, naszych Pytanie, czy nie jest hipotezy. za późno. No właśnie, no, to dla samej sprawy Andrzeja Izdebskiego to pewnie jest za późno i możemy to powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy yy, uważają, że to nic specjalnego, że serce się zamienia w jelito i różne inne rzeczy i potwierdzają głupoty swoimi podpisami, to moim zdaniem litości być y, nie może i też Historia pań, z którymi rozmawiamy w podejrzanych politykach ekstra, czyli pań z żandarmerii, które były atakowane Pegasusem, na co już mają dowody i zostały zakwalifikowane wśród listy tych 50 osób, które ewidentnie były skrzywdzone i nie było podstaw, żeby atakować ich tą bronią przeciwko terrorystom przede wszystkim. No to pokazują, opowiadają, bardzo polecam tą rozmowę na naszym kanale. No, opowiadają o tym, jak przez 7 lat nie mogły praktycznie... Nic zrobić, nie mogły udowodnić tego, że są śledzone, inwigilowane i tak dalej, bo państwo generalnie zasłaniało się tajemnicą, i tylko przez przypadek udało im się do tego dojść i głośno o tym mówiły, ale służby nabierały wody w usta i niczego nie ujawniały. No i dzisiaj się okazuje, że. Nawet takie osoby, które przez 7 lat bębniły o tym, że są poszkodowane przez działanie władzy i nie doczekały się w żaden sposób sprawiedliwości, dopiero dziś widać, że absolutnie miały, miały rację w swoich podejrzeniach, a nawet było gorzej, dlatego też nisko się tutaj kłaniam dziennikarzom Monetu, którzy opisywali tę historie obu pań, czyli Karoliny Marchlewskiej i drugiej pani Joanny, bo Wydaje mi się, że gdyby nie dziennikarze, to ja nie wiem, czy te panie by to przeżyły. Polecamy m, oczywiście ten odcinek ekstra, ale także polecamy ostatni odcinek sprzed tygodnia podejrzanych polityków, gdzie o m, tym wątku pani z żandarmerii rozmawialiśmy tak. sporo i też taka spontaniczna rozmowa telefoniczna, bo pani tak. Dlatego... do nas zadzwoniła i nie było to wcale umawiane. Nie, nie wcześniej. było umawiane. Dzisiaj wyłączony telefon, bo już dzisiaj wszystko wcześniej uzgodnione z informatorami. W związku z czym no, zapraszam. Przepraszam Państwa na, tą, na tę rozmowę. Wszyscy, którzy y, stale obserwują nasz podcast, też pamiętacie pewnie rozmowę z panią y, radczynią prawną Beatą Bosak, która opowiadała o tym, jak CBA niszczyło y, ludzi niewygodnych, bo jest tutaj wspólny mianownik. Jeżeli możesz ujawnić y, niewygodną dla władzy informację, stajesz się niebezpieczny i stajesz się wrogiem tej władzy. Zamiast zająć się patologią, o której mówi dany człowiek, szczególnie nazywany sygnalistą, e, czyli no, osobą, która zgłasza nadużycia, to takie osoby powinny być chronione, a u nas były zwalczane. No i teraz e, to, co jest istotne i to, o czym dużo się mówiło na początku tygodnia w KPRM, była duża konferencja, na której byli szefowie służb Tomasz Siemoniak, Adam Bodnar, prokurator kraj i dużo się tam mówiło o przestępstwach korupcyjnych pod kątem planu likwidacji CBA, ale też dużo mówiono o tym, że bardzo istotny dla ścigania korupcji i w ogóle dla no, przejrzystości życia publicznego jest implementowanie dyrektywy unijnej właśnie o sygnalistach, czyli takich przepisów, które by zapewniły osobom zgłaszającym przestępstwa, nieprawidłowości bezpieczeństwo. i bezpieczeństwo. Ja myślę, że to jest fundamentalna rzecz, zresztą opowiadam o tym od lat i, i, i będę bardzo się temu przyglądał, bo jest to bardzo istotny przepis, który może dużo zmienić. I też ten ostatni odcinek podejrzanych polityków polecamy z uwagi na wątek ostatni, czyli sprawę wrocławskiego dyzmy i związków pewnych zagrożeń wynikających dla pani Izabeli Bodnar, abyście państwo skonfrontowali sobie treść tamtego odcinka z rzeczywistością powyborczą. A tymczasem zapraszamy was na Stan Gry. Stan Gry. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Poszczególne formacje polityczne ogłaszają swoje jedynki, lokomotywy wyborcze, ale także innych kandydatów. Znamy już no, kandydatów w koalicji obywatelskiej, też coraz więcej wiemy na temat prawa i sprawiedliwości. Wiemy coraz więcej. No przede wszystkim najistotniejsze informacje już potwierdzone. Czyli yy, zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik będą. Walczyć o mandaty europosłów. To jest istotne. Istotne jest też to, że wylatuje absolutnie no, nieśmiertelny lider formacji też intelektualista ewidentny, więc to też dość istotne. Odchodzi profesor Legutko, sfochowany. On tam taki duży foch. On był taki człowiek bardzo um, łatwy do różnych uniesień i obraz. No i on to jest właśnie niesamowita historia, muszę ci powiedzieć. Dlatego, że kilka miesięcy temu odnotowałem taki fakt, że. W, no Bo profesor Legutka był, zdaje się, przewodniczącym frakcji konserwatystów i reformatorów. Był. Był. Później zamieniono go na pana Tarczyńskiego. Tak, no Tarczyński, no to wiadomo, szołmen i brutalny człowiek. Którym... No specyficzna postać. Ale też człowiek, o którym się pisało w kontekście no, prorosyjskich różnych wystąpień, nawet finansowania jego no, otoczenia przynajmniej, które miało na to wpływać. Tak. I kilka miesięcy temu telewizja publiczna, pamiętam, wyemitowała taki dokument yy, poświęcony właśnie osobie profesora Legutki. No, i tam właściwie kreowano jego postać jako takiego naczelnego, narodowego myśliciela, kogoś, kto no, może stanowić teza. inspirację intelektualną dla nowego pokolenia polskich konserwatystów i patriotów. I ja na podstawie tego dokumentu zacząłem się zastanawiać, czy to aby nie jest jakiś przedsmak na przykład wyborów prezydenckich. Że być może Legutko jest szykowany do tej roli. Pytałem o to później, na przykład profesora Dudka, który szybko sprowadził mnie na ziemię, że to kompletnie jakaś <grytania> oderwana rzeczywistość koncepcja. No i te losy polityczne Legutki też się pokrzyżowały. Można powiedzieć, że wypadł jednak z głównego obiegu. No ale to też pokazuje najbardziej, moim zdaniem, to, czym będą te wybory realnie. Czyli te wybory realnie będą plebiscytem. Czy jesteś za polexitem, czy Oui. Jesteś absolutnie przeciwko. I to specjalnie mówię dokładnie tak, ponieważ wydaje się wszystkim, często jest to powtarzane, że my jesteśmy tak proeuropejskim społeczeństwem, że przecież nie opłaca się w ogóle wychodzenie z takimi pomysłami. Ano, jest inaczej i ewidentnie myślę, że poza wszystkim, poza takimi no, osobistymi różnymi animozjami, prezes, znaczy profesor Legutko nie umie sobie odpuścić. Nie, nie, nie jest człowiekiem, który jest ponadto, tylko chowa urazę, Wydaje mi się, że skoro on odchodzi, to też pokazuje, że, no powiem tak ogólnie, bo już często o tym mówię, że inteligentni ludzie, świadomi, wykształceni, niekoniecznie mądrzy nawet, ale świadomi tak, tego, co się wiąże z ich różnymi wypowiedziami, no nie będą firmować szaleństwa, jakim jest mówienie o polexicie, o jakichś prywatnych niemieckich projektach, o tym, że będziemy pod butem Niemiec, że będzie rządzić jakaś eurokratyczna klika i tak dalej. To wszystko... Jest, no, dla mnie to jest nie do przyjęcia, i tutaj nie znajdziecie żadnego zrozumienia dla mnie, y, dla osób, które mówią, że Polska będzie bezpieczniejsza poza Unią Europejską. I tak należy też rozumieć listy, które przedstawił Donald Tusk i y, 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 kandydatów koalicji obywatelskiej, bo nie no to nie To sporo się. kontrowersji, dlatego że, no, umówmy się na tych listach członkowie rządu i też bardzo ważni politycy dla obecnego rozdania władzy, m.in. Marcin Kierwiński, szef MSWIA, Bartło od no tego się akurat spodziewaliśmy od dłuższego czasu, ale też Dariusz Joński. No i co z tą komisją śledczą w takim razie? Nie, momencie? Dariusz Joński to jest jakby zupełnie naturalna kandydatura. Komisja skończy swoje działanie. tam Akurat się... po wyborach, tak? No, jakoś, to tutaj ja nie widzę specjalnego problemu w pogodzeniu tych ról. Najgorzej ma chyba Marcin Kierwiński, szczerze mówiąc, ale jak wiadomo, mają wszyscy odejść. Na razie zapowiedział to się to było jasne. Od początku o tym mówiliśmy, że on idzie do Parlamentu Europejskiego. Tam jakoś tam się wił, jak piskosz opowiadał, że nie jest to przesądzone i w ogóle, no bo wiadomo, w polityce wszystko jest pewne wtedy, kiedy jest już zgłoszone do komisji wyborczych. Ja nie uważam, że to jest błąd. I trzeba rozumieć, że takie sformułowanie tych list. Jest jakimś powodem do oburzenia. Ja absolutnie się tutaj nie zgadzam z moimi różnymi yy, innymi kolegami komentującymi, bo trzeba patrzeć, yy, jak przedstawia tę listę Donald Tusk. I ja cały czas Państwu powtarzam: yy, mimo tego, że nie chcemy patrzeć w górę, nie ma ważniejszego tematu niż wojna. Nie ma ważniejszego. I politycy rządzący, o czym też mówił zresztą Donald Tusk, ja nawet sobie wypisałem tutaj, żeby nie być gołosłownym. Tego trzeba pułkowników wysłać do Brukseli. Znaczy, ty sobie trochę żartujesz, ale to jest, to nie jest głupie, co mówisz. Dlatego, że nie, bo tak słyszałem. Od no nie, no. Ko nie, bo, znaczy, wyśmiewają się z tego yy, Sienkiewicza i mówiąc, pułkownik, ja, a tu nie, to nie ma nic do śmiania się. Ja mam ogromny szacunek dla polskiego munduru. E, tak. No tak, mm, musimy uchronić obywateli przed trzema zagrożeniami. Y, jako pierwsze Tusk wymienił rozbicie jedności Unii Europejskiej, drugie y, to to, żeby do Parlamentu nie szli ludzie, którzy myślą, że tam jest łatwy zarobek. No i trzecie rosyjskie zagrożenie szpiegowskie w Polsce. Akurat w naszym podcaście wszyscy już Państwo mogliście o tym usłyszeć, że to są e, pryncypia, e, to są najważniejsze tematy. I mnie trochę irytuje, powiem szczerze, już taka e, paplanina e, różnych komentatorów, którzy oburzają się, że ktoś tam nie dokończył swojej misji w Ministerstwie. To jest wszystko wtórne wobec bezpieczeństwa Polski. A Parlament Europejski to już nie jest ta instytucja co 15 lat temu. W Parlamencie Europejskim. Będzie w ogóle w samych wyborach, tak jak mówiliśmy, będzie regularna wojna między tymi, którzy chcą rozbicia Unii pod różnymi hasłami tam nie ma już Europy, Ojczyzn, bla, bla, ble. a tymi, nie, którzy teraz klimatyzm jest takim zasadniczym. Klimatyzm, polem Dyrektywa Budynkowa, osobny program do rozwoju. samochody państwa, hybrydowe. Osobny program zrobimy o Polekzicie w PiS, bo ja jestem tutaj ekspertem i, i pilnuję tego od lat, więc mogę Państwu pokazać dokładnie, w jaki sposób zohydza się Unię Europejską. I teraz całe wybory w całej Europie to będzie starcie sił proeuropejskich z takimi, które. Są nazywane nacjonalistycznymi, jakimiś narodowymi, konserwatywnymi. To jest moim zdaniem zupełnie nieuprawnione nazywanie takich osób, ale te osoby, te podmioty mają przede wszystkim jeden wspólny mianownik. Ich działania powodują, że na Kremlu strzelają korki od szampana. I to jest dla mnie coś, co jest dogmatem i nie ulega wątpliwości, i to, że Donald Tusk wysyła tam takich ludzi, yy, yy, to nie jest to tak jak się w pisie mówiło, eurozesłanie, bo tak mówili y, europosłowie pis, że to jest eurozesłanie, tylko to jest naprawdę wysłanie ważnych postaci, y, 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 nie tylko do kampanii, gdzie mogą oni realnie przynieść dużo głosów. Ale też takich, którzy będą operacyjnie zdolni w Parlamencie Europejskim. A ja myślę, że większość z Państwa, no jeśli chodzi o polityków PiSu, to nie bardzo umie zidentyfikować ich działania w Unii Europejskiej. No, a już jeśli chodzi o tych, którzy byli e, z no, reprezentowali Patryk, Patryk, jaki na pewno był bardzo wyrazisty w tej kadencji. No, jest wyrazisty, tak. Natomiast sukcesów oni nie mają żadnych, bo są dzisiaj marginalną jednak e, siłą. Jeżeli by się zmieniło, o czym marzą e, konserwatyści tak zwani, ale no, ludzie, którzy jednak bardzo ciepło patrzą na Putina, najcieplej ze wszystkich e, grup politycznych, że tak powiem, no to e, no cóż, jeżeli by oni mieli większy wpływ na parlamentarstwo, Parlament Europejski, to mogliby skutecznie. Torpedować różne działania, które często są potrzebne tu i teraz. Znaczy, bo o Unii się mówiło, że jest bardzo nierychliwa, powolna i tak dalej, ale jednak w trakcie wojny e, pokazała, że potrafi działać dynamicznie i można chcieć szybciej, ale nie można powiedzieć, że to tak trwało w tempie standardowo unijnym. Więc te listy, e, ja to tak rozumiem i, i nie jestem wcale zaskoczony, I, i trzeba ludziom przede wszystkim, moim zdaniem, drodzy Państwo, tłumaczyć, jaka jest stawka tych wyborów, a nie powtarzać te wszystkie głupoty tam czym się zajmuje albo nie zajmuje Unia, że to jest jakiś skansen itp. Swoje problemy z listami do Parlamentu Europejskiego miała w ostatnim czasie także Lewica. Tam rozegrała się potężna nie, batalia o Łukasza Kochuta, który ostatecznie wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. Nie, tam Śmiszek robi największe problemy. znaczy no mówię, To jest taka inba, towarzysko jakaś, nie wiem jaka. Znaczy, bardzo jestem ciekaw, czy Robert Biedroń się jednak nie. dostanie po tym wszystkim, co się za nim ciągnie, szczególnie w kontekście tych poprzednich wyborów, kiedy miał zrzec się no mandat. Przykre, co bo on powiedział startuję, ale oddam mandat. I potem wszystkich jakby... Zrobił w Bambuko. A ciekawą koncepcję też przyjęła konfederacja. Twarzami list tej formacji w tych wyborach europejskich są pani Ewa Zajączkowska Hernik i pani Anna Bryłka. I na przykład Ewa Zajączkowska jest zwolenniczką pozostania Polski w Unii Europejskiej, o czym mówi otwarcie zaś, Anna Bryłka jest zwolenniczką wyjścia. co się o tym wiesz. Nie no wszyscy będą udawać, że są przeciwko wyjściu generalnie 90%, mimo że realnie będą mówili, że trzeba się nad tym zastanawiać. No i do Parlamentu Europejskiego wybiera się nikt inny a Daniel Obajtek, który w jednym z ostatnich wywiadów no, na ciekawe takie szczere wywody sobie pozwolił. Stwierdził między innymi, że bardzo żałuje tego, że był prezesem Orlenu i że w ogóle cały ten Orlen to jedno wielkie G. G. Tak, to G. No, śmiała teza, bym powiedział, że on żałuje. Myślę, że bez tych miliardów, które miał do dyspozycji i bez tych. Tysięcy miejsc pracy nie byłby tym, kim był, i pewnie nie byłby tak, jednak, dość bym powiedział hmm, groteskową postacią, przynajmniej na Instagramie. Najlepszy lol, content dla mnie, e, czyli e, motyw do śmiechu, to są Instagramy Daniela Bajtka, który no, moim zdaniem, jemu się wydaje, że on jest jakąś gwiazdą Roka, nie wiem, influencerem e, takim z piosenki ochem Hemingwaya, Influenza, moim zdaniem i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakiś kuriozum, natomiast widać, wyraźnie, że mm, no on robi taki mm, no prze no, przechodzi samego siebie, mówiąc krótko, a y, też mamy tego dowody w postaci naszych ostatnich ustaleń, pokazujących. Yy, no właśnie, jak tam zmiany w spółkach, bo ciekawe wnoseczki na temat Orlenu krążą. Beznadziejnie zmiany w spółkach i to też akurat jeśli chodzi o Borysa Budkę, mimo że słyszę od jego ludzi. też yy, się wybiera do chyba. No on odchodzi właśnie do Parlamentu Europejskiego i tutaj nie może powiedzieć, że on cokolwiek yy, zakończył, zakończył w ogóle, tak? Tu jest jakiś proces, który bardzo. Bardzo się rozwlekł. No i tego przykładów mamy masę. I tutaj spółki Skarbu Państwa i obszar wojska to są takie najbardziej newralgiczne miejsca, w których widać, że no nie ma tych wyciągania tej odpowiedzialności. A jeżeli są jakieś zwolnienia, no to one są, znaczy zwalniane są osoby, które jakby są Bogu ducha winne. No, są na przykład, no, znam przypadki zwalniania osób, które. E, które e, były normalnie zatrudnione przez Pracuj PL w niektórych spółkach akurat i one są zwalniane, mimo że... przeszły rekrutacje. Przeszły rekrutacje, mają pięć języków, nie wiadomo ile dyplomów, a ci, z nie z politycznego. a ci z nadania politycznego świetnie sobie radzą i ja nie wiem, czy oni jakoś uwodzą swoim zachowaniem tych nowych decydentów. No nie mam pojęcia, ale to jest kilka takich przykładów, od których po prostu no, no te zęby bolą. Ale no. to powiedz o takim jednym. No mówią ulubiony przykład no to jest historia Ewy Bugały i to jest historia Ewa Bugała to jest gwiazda propagandy TVP, bo to tak trzeba powiedzieć wiadomości i to jest pierwsza taka reporterka, która pokazała zasadę e, no, no, no bym powiedział wobec tej ekipy Kajne Gręcen, czyli ona ona regularnie miała się z prawdą, bez żadnego problemu i potrafiła to prosto w oczy ludziom opowiadać. No i w ramach, i to była pierwsza taka osoba, bo my już tego nie pamiętamy, ale PiS się rozkręcał powoli. W pierwszej kadencji no, nie było jeszcze takich hardkorowych materiałów w wiadomościach z e, Für Właśnie i tak dalej. ja nie pamiętam, aby Ewa Buga pracowała w wiadomościach na pewno no. w TVP Info. A... Pracowała też w wiadomościach, robiła tam różne e, materiały i też stamtąd... E, ale nie prowadziła terpę. głównego nie no, nie no, nie prowadziła, Aha, no, aż, no tak, aż tak nawet ona nie była. Yy. Ale one. potem miała swój program Winfo w jakiś na no, no i to powiedzmy krótko i, i na temat. 2018 roku ona y, triumfalnie odchodzi z TVP i idzie jako rzeczniczka Orlenu. Y, jest przedstawiona, ujawniam to ja, i y, y, pisze o tym artykuły w, y, wtedy w dzienniku Fakt. No i robi się wielka awantura. No bo kobieta ma 29 lat, y, doświadczenie bardzo średnie. Głównie dała się Trzeba poznać. Trzeba stawiać na młodych, dobrze. No głównie dała się poznać z bezczelności i była pierwszą propagandą i taki też tekst napisałem, za propagandę dostaje nagrodę. Tam w grę wchodziło dyrektorskie stanowisko jako rzeczniczki i działu komunikacji. Samochód, ćwierć miliona pensji rocznej, tam chyba jeszcze z dodatkiem. No i to wszystko dla dziewczyny, która po prostu zasłużyła się władzy. To był taki pierwszy sygnał je, nagrodzimy cię, jeśli będziesz dla nas robił. Niekoniecznie mm, dobre rzeczy. No i co potem? No i musiała zrezygnować po 24 godzinach, mniej więcej. Mówi, że pod wpływem hejtu i tak dalej. Rezygnuje, tam grozi procesami niektórym osobom i tak dalej, i tak dalej. No ja żadnego procesu nie dostaję. No i ona odchodzi i mówi, że rezygnuje z jakichkolwiek premii i odpraw. No tak honorowo się zachowuje. Mhm. No bo skandal był straszny, bo wszyscy zaczęli dyskutować i to nie był żaden hejt, tylko wszyscy pytali, jak to jest możliwe, że 29 20-letnia dziewczynka, która. No, no nie, tak nie mówmy. 29-letnia młoda pani będzie rzeczniczką największej polskiej firmy i międzynarodowego koncernu paliwowego, nie mając o paliwach ani no nic, zero pojęcia o paliwach, tak? Nic jej nie łączyło ani z PR-em, ani z paliwami, no ale nie matura, lecz chęć szczera. No i teraz ja powiem szczerze. Y Sprawdzam tę sytuację w spółkach co jakiś czas, i nagle przez zupełny przypadek dowiaduje się, że jej ówczesny partner, kilka miesięcy po tym, jak ona musiała pożegnać się przez falę oburzenia, zostaje zatrudniony na kierowniczym stanowisku w firmie Orlen. No i pan Piotr, który dzisiaj już jest mężem pani Bugały, o którym ja dużo słyszałem, bo to bardzo ciekawa para na salonach mówiło się, że ten pan przychodzi na różne rauty i koktajle w charakterze męża znanej pani redaktor Bugały. Czyli on tutaj od, zawsze oddawał jej prym. E, I no i cóż, no i pojawia się takie pytanie, czy przypadkiem nie było tak, że Daniel Obajtek, ten sam, który został nagrany z Piotrem Nisztorem, kiedy Piotr Nisztor tam żebrze o pracę dla, dla swojej żony i Daniel Obajtek mu to obiecuje i ojca. I ojca. No to pytanie, czy to nie była taka forma, no, pani Ewo, kochana, pani redaktor, no, no nie możemy, no bo te złe, po prostu niemieckie media atakują i tak dalej. No, ale zrobimy tak, to może ma pani jakiegoś, nie wiem, jakiegoś chłopaka, czy coś. No i, no i on pracuje od 2019 roku w koncernie. Znalazłem jego profil na LinkedInie. No i okazuje się, że on jest grafikiem, to trzeba powiedzieć. Okazuje się, że on tam. Wszystkim się chwali, tylko nie tym, że od pięciu lat jest w nie. nie wiadomo dlaczego. To jest primu, primo. No to oczywiście pensja jest bardzo porównywalna. Do tego jest jeszcze samochód. Kierownicze stanowisko ma trzy czy cztery osoby pod sobą. Zajmuje się grafiką. Ale to, co jest takie też bardzo smutne i warte podniesienia i wszystkich, którzy są w takiej sytuacji w spółkach Skarbu państwo, jeżeli macie jakąś rodzinę i tak dalej, proszę piszcie, bo ja się bardzo niepokoję, że zupełnie niewinne, merytoryczne osoby są wywalane tak jako współpracownicy Pisa, inni zostają. No i pan Piotr. Ale może jest merytoryczny, może jest świetnym grafikiem. Może Bo jest świetnym grafikiem. Oczywiście, tylko że jeżeli przychodzi do pracy, jakby znikąd, będąc przede wszystkim bliskim Ewy Bugały, i za zarabiając bardzo podobne pieniądze e, i Specjalnie dla niego degraduje się pewną osobę w firmie do niższego stanowiska, żeby mu zrobić miejsce. No to hola hola. To ja pytam jak to w ogóle jest i pytam się No i to, to jest dla mnie niezrozumiałe. I druga rzecz, no więc polecamy ten materiał o pani Ewie, ale kończąc też chciałem powiedzieć o propos kampanii wyborczej, że trzeba sobie przypomnieć jak wyglądała kampania poprzednia. I wtedy głównym tematem była kwestia kościoła, nierozliczonego spe Wtedy to było coś, co najbardziej pobudzało wyobraźnię i dyskusję. I wtedy niektórzy zwolennicy obecnej koalicji, bym tak powiedział, przeciwnicy PiS, myśleli, że PiS za to zapłaci, że widać wyraźnie, że, że no nie zrobił nic, żeby chronić dzieci przed pedofilami. A okazało się, że to pomogło pisowi, że pis przekuł to, co mogło być dla niego problemem, w siłę, że kościół jednoznacznie się zaangażował, znaczy większość kościoła, hierarchowie zaangażowali się po stronie pis. No i to się skończyło tak, że no, koalicja obywatelska poniosła klęskę, bo 10% różnicy to była klęska. I teraz epilog do tej sprawy. Hmm, opisuje na stronach hmm, radio ZPL, dlatego że opisuje hospicjum, które jest prowadzone w Gdyni od kilkunastu przeszło lat przez dyrektora, którym jest ksiądz Grzegorz Miloch. No i okazuje się, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie hmm, no, nieprawidłowości finansowych. Tam już na wstępie yy, yy, wskazuje na pół miliona możliwych. Pieniędzy, które gdzieś znikały, a ja wiem o wiele większych kwotach, i tak jak ujawniam na Radio ZPL, pojawią się świadkowie, którzy mówią o wieloletnim procederze przyjmowania kopert, niewpłacania pieniędzy, i tak Ta sprawa toczy się od lipca. No i jakoś się zakończyć ciągle jakimś konkluzją nie może. No, polecam te teksty na ten temat, dlatego, że chcę, żeby. To było zamknięcie klamrą tego tematu kampanii, bo widać wyraźnie, widzisz, mówiliśmy o tej lewicy biednej, ona sama startuje. Sama porzuciła swój naczelny temat, w którym była, można powiedzieć, przodownikiem, czyli tak. sprawy rozdziału kościoła. Od państwa, ty tutaj na temat yy, yy, pedofilii w kościele zagaiłeś, no ta sprawa dotycząca hospicji ma. Z... Nie, z... nie, nie, ona dotyczy. Chodzi. Tu jest zupełnie hetero, jakby wszystko prawilne, pełnoletniej. I tak dalej, Znaczy, tam jest rodzina z przyjaciółki bliskiej opisywanej w, przez dziennikarkę Alinę Żakowską. Jako Ale są konkubina. wątpliwości co do finansów. No, są wątpliwości finansowe i miała być mapa kościelnego majątku, y, którą miała przygotować Lewica. Nie przygotowała, akurat w tym temacie mogłaby być wiarygodna, zostawiła to. Temat został y, zostawiony samemu sobie. A Jedna z y, autorek tej mapy wybiera się do Brukseli. Joanna Szojring-Wielgus. Nie wiem, czy. Po tym, jak porzuciła swoje dzieło, no, będzie na tyle wiarygodna dla wyborców, żeby zagłosowali na nią. I tym pytaniem kończymy dzisiejszy program Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I e, zapraszamy serdecznie za tydzień, a także na naszą facebookową grupę. Link do niej znajdziecie w opisie naszego filmu. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.